Balladyna. Romantyczny dramat Juliusza Słowackiego jest jednym z moich ulubionych. Może właśnie dlatego, że byłby z niego naprawdę niezły kryminał albo jakiś film sensacyjny. Ale do rzeczy. Otóż, moi drodzy, na początku poznajemy Kirkora, księcia, który szuka sobie żony. Idzie on po radę do pustelnika żyjącego w głębi lasu, który słynie ze swojej mądrości i dobrej rady. Nie wie on jeszcze, dopiero później się dowiaduje, że ów pustelnik to zdetronizowany król Popiel III, pozbawiony w dość brutalny sposób tronu przez Popiela IV. Kirkor oczywiście dowiaduje się od niego, że najlepiej jest poślubić dziewczynę z ludu, jakąś taką prostą, zwyczajną z jakiejś wioski, bo Popiel III, czyli pustelnik, jest zniechęcony raczej do magnatów, książąt i różnego rodzaju bogaczy. I jednocześnie Kirkor dowiaduje się o losie Popiela III i potem postanawia walczyć w obronie jego prawa do korony. Ale na razie zostańmy przy tym wybieraniu sobie żony. Faktycznie w międzyczasie rozgrywa się zupełnie inny dramat miłosny. Otóż wróżka Goplana jest nieszczęśliwie zakochana w takim wiejskim chłopaku Grabcu, ale nie może znieść faktu, że Grabiec umawia się z Balladyną, jedną z dwóch córek wdowy. Postanawia więc namówić swoich chochlików, swoje chochliki, swoich sługów, Skierkę oraz właśnie chochlika, do tego, żeby za pomocą czarów trochę zmienili ten los. No i oczywiście Kirkor, jadąc, prawda, wozem, ma taki mały wypadek, tam coś się dzieje niedobrego z kołem, on się musi zatrzymać, udaje się do chatki wdowy, a tam poznaje dwie jej córki, Alinę i Balladynę. Nie zna ich jeszcze, a tymczasem jeden właśnie z tych stworzeń, z tych stworków baśniowych, podpowiada matce obydwu córek, żeby urządzić konkurs w zbieraniu malin, i wtedy ta z córek, która się bardziej księciu spodoba, no to oczywiście zostanie jego żoną. Oczywiście jak ten konkurs w zbieraniu malin wygląda, to wszyscy wiecie. Więcej zbiera Alina, no ale oczywiście ciesząc się już tak naprawdę, bo to dobra dziewczyna, ciesząc się tak naprawdę już swoim zwycięstwem, niestety jest zupełnie nieświadoma zagrożenia, jakie płynie ze strony siostry. Mianowicie Alina zostaje zamordowana przez Balladynę. Świadkiem tego wszystkiego, tego całego zamieszania jest m.in. Grabiec, zamieniony w wierzbę, przez na chwilę oczywiście przez Goplanę, która była zła z powodu jego zdrady i takiego wcześniejszego umawiania się z Balladyną. Balladyna zostaje królową, a matce i zdumionemu Kirkorowi mówi, że Alina uciekła razem ze swoim kochankiem. Oczywiście nie jest to do końca szczęśliwe małżeństwo, bowiem na czole Balladyny pojawi się krwawa plama, która jest takim symbolem jej morderstwa, takie kainowe znamie, więc nosi ona przepaskę, co z kolei nie podoba się jej mężowi. Ale Kirkor chce dotrzymać słowa i idzie walczyć za prawo do tronu Popiela III. W tym czasie Balladyna zostaje w zamku sama, wdaje się w romans z takim dowódcą straży, von Kostrynem, wydaje przyjęcie, na którym pojawia się także Grabiec. No i oczywiście w drodze po swoją absolutną władzę ostatecznie decyduje się zabić wszystkich tych, którzy stają jej na drodze. Pustelnika, którego wcześniej prosiła o radę, a który wykrył jej prawdziwe zamiary, chciała bowiem usunąć plamę, a pustelnik zorientował się, że to ona jest zabójczynią. Grabca, który miał akurat koronę Popiela, von Kostryna, no i oczywiście na koniec w bitwie zabija także swojego męża Kirkora. Mało tego, również pozbywa się matki, która byłaby jedynym dowodem na jej przeszłość. Ciągle się bowiem boi, że wyjdzie na jaw, że była zwykłą dziewczyną z ludu. Matkę wypędza z zamku, a potem matka oczywiście pada ofiarą innych straszliwych tortur. No i oczywiście w konsekwencji matka również umiera. Ostatecznie, kiedy wydaje się już, że zwycięstwo Balladyny jest przesądzone, zasiada ona na tronie Popiela, żeby rozsądzać jakieś takie, powiedziałabym, sprawy sądowe, i następnie trzykrotnie sama zupełnie nieświadomie skazuje się na śmierć, ponieważ przedstawiane jej sprawy są tak naprawdę morderstwami, których się dopuściła. No i tutaj, proszę Państwa, pojawia się interwencja natury w formie pioruna, który naszą Balladynę ostatecznie pozbawia życia.